A teraz już mogę przejść do samego wykładu. Dziękuję serdecznie za zaproszenie, to jest dla mnie ogromny zaszczyt. Ja jestem prezesem Ostrowskiego Towarzystwa Agrologicznego. Niektórzy z Państwa, chciałem powiedzieć promil, ale to się źle kojarzy i to nie jest promil, może jakiś procent. Niektórzy z Państwa mnie znają, bo tutaj widzę na sali kilkoro członków naszego stowarzyszenia. Jest tutaj pani Lucyna Podolczak, pani Krystynę Sikorę, widzę pana Jana Musiela. Bardzo miło tutaj spotkać się. Dzisiaj chciałbym na prośbę pana rektora Józefa Kozana opowiedzieć Państwu o poszukiwaniach, ale poszukiwaniach genealogicznych. Powiemy sobie o, pozwolę, że się rozepnę, tak bardziej szalacko, dopóki telewizji nie ma, o robieniu drzewa genealogicznych. Tylko tak naprawdę, jak za chwilę się okaże, nie ma czegoś takiego jak drzewo genealogiczne. Tutaj może zdruzgoczę światopogląd niektórych, mam na szczęście nie światopogląd moralny, tylko raczej taki bardziej hobbystyczny, ale przejdźmy do rzeczy, bo to jest drzewo, do którego jeszcze wrócimy, drzewo, którego nie ma. Mogę poprosić o uknięcie? Dziękuję. Tak. Każdy z nas ma rodzinę. I w każdej rodzinie funkcjonują najróżniejsze przekazy rodzinne dotyczące przeszłości. No, nie ma innej możliwości, prawda? U jednych te przekazy sięgają okresu rozbiorów i przodka, który walczył w powstaniu listopadowym. U innych sięgają budowy nowej huty. Jaka rodzina, takie przekazy. U Państwa na pewno przekazy te sięgają bardzo daleko. Ale czy tak daleko jak tutaj? Pozwoliłem sobie przytoczyć fragment powieści Potop, gdzie pan Wołodyjowski, kiedy się, teraz się mówi, nie, teraz się tak nie mówi, ale kiedyś się mówiło, zalecał, smalił cholewki, chodził w konkury do Oleńki Billewiczówny, to tak i opowiadał o swoim pochodzeniu, bo wtedy chodząc na randki, chodząc w konkury, należało powiedzieć, skąd nasz ród. Teraz podobno już się tego nie praktykuje. Niemniej, to jest genealogia pana Wołodyjowskiego, zgodnie z którą wywodził się z Węgier, od pewnego dworzanina Attyli, który tam popatrzy w różne tarapaty, opały, ślubował Najświętszej Pannie, że się z pogańskiej wiary na katolicką nawróci, jak mu się uda. No, proszę zauważyć tutaj pewne paradoksy. Poganin ślubuje Najświętszej Pannie, że się nawróci, no to skoro ślubuje, to po co się ma nawracać? Tak? A poza tym, prawda, księże proboszczu? A poza tym Attyla to był taki mało sympatyczny pan, żyjący w V wieku po Chrystusie. On doprowadził do upadku cesarza rzymskiego, ale o nim nie będziemy mówić. A akcja potopu rozgrywa się w połowie XVII wieku, czyli pomiędzy postacią Attyli a wydarzeniem potopu 12 wieków, 1200 lat. I czy Państwo sądzą, że ówczesny szlachcic był w stanie przekazać historię sięgającą 1200 lat wstecz? Nie. Ale w owym czasie, w Polsce przedrozbiorowej, każda rodzina szlachecka miała właśnie taką legendę o swoim pochodzeniu i zazwyczaj wywodzili się wszyscy ze starożytnego Rzymu. Radziwiłowie twierdzili, że ich przodek wszedł do studni w Rzymie i wyszedł koło Wilna. Takie kiedyś były studnie. Proszę dalej. No i genealogia, która jak Państwo widzą towarzyszyła już naszym przodkom dawno, dawno temu, jest obecnie nauką, która się stara te historie rodzinne w jakiś sposób zweryfikować i doprowadzić do tego, aby ustalić więzi rodzinne pomiędzy ludźmi na bazie zachodzącego pomiędzy nimi pokrewieństwa i powinowactwa. Teraz takie pytanie, czy Państwo, na pewno to jest pytanie retoryczne, powiem tak, w tej formie. Oczywiście rozróżniamy więzi pokrewieństwa od więzi powinowactwa, prawda? Tak, bo proszę Państwa, pokrewieństwo, mówiąc prostymi słowy, to zachodzi, jeśli ma się tą samą krew. I nie chodzi o to, że ktoś dostał po transfuzji krew od kogoś, nie. Tylko jeśli ktoś ma z kimś wspólnego przodka, albo ktoś jest dla kogoś przodkiem, to wtedy jest niespokrewniony. Ale już Państwa współmałżonkowie nie są na pewno Państwa krewnymi i Bogu dzięki, bo inaczej by tutaj pan prokurator mógł zapukać do drzwi, bo to byłoby karane w naszym kodeksie karnym. Podobnież, jak to się mówi zawsze, szwagier nie jest rodziną. No nie jest rodziną, jest co najwyżej powinowatym, tak? No chyba, że się tak zdarzy, że się... Synowa też nie jest rodziną, tak, dla pani. Oczywiście, zgadzam się z panią całkowicie. I synowa też nie liczy po teściowej, chyba, że...
Nie wiem, czy pani uspokoiłem. Synowa dziedziczy po mężu, ale jeśli mąż dziedziczy po swojej matce, czyli teściowej synowy, to synowa potrafi podziedziczyć po teściowej, tylko ale w ten sposób. Bo ja jestem w ogóle prawnikiem z wykształcenia. O tym porozmawiamy za chwilę, o tych alimentach, bo to jest dla mnie teraz inny temat. Proszę państwa, idziemy dalej. Czyli wiemy już, czym się zajmuje genealogia. Genealogia bada więzi rodzinne na zasadzie pokrewieństwa i powinowactwa. Tak? Bo szwagrami też się zajmujemy, do drzewa ich potrafimy dołączyć. Proszę państwa, w niedzielę była piękna Ewangelia. Akurat miałem przyjemność i zaszczyt być w naszej pięknej konkatedrze. I pierwsze czytanie dotyczyło właśnie opisu stworzenia, chciałem powiedzieć, człowieka, ale przede wszystkim to chodziło o kobietę w tym przypadku, bo czyli stworzenie Ewy. Dobrze pamiętam, prawda? Dobrze, że nikt nie ma pomidorów na sali, bo musiał do czyszczenia dać garnitur. I podstawowe pytanie, czy jesteśmy w stanie w poszukiwaniu rodzinnych korzeni dojść do owych państwa, do Adama i do Ewy? To pan Wołodyjowski na pewno by sobie dał rady, bo już od Atylii do Adama i Ewy, a Żydzi nam sobie obliczyli, że to jest chyba 5700 rok według naszego kalendarza przed naszą erą, tak? To już jest bliżej od 5 wieku do tego 6 tysiąclecia przed Chrystusem. Ale czy tak naprawdę jesteśmy? Proszę dalej. I odpowiadamy oczywiście, że nie. Nie dojdziemy nigdy do Adama i Ewy, choć proszę państwa widziałem i tutaj mi włosy stanęły dęba na głowie, takie hochsztaplerskie drzewo genealogiczne Henryka Sienkiewicza doprowadzone, jak państwo zgadną, do którego wieku? 12. Do 6. Pani, która powiedziała do 5, nieśmiało, była najbliżej prawdy. Bo rzeczywiście do 5 wieku, tylko że przed Chrystusem, do władców perskich. Ja to analizowałem dokładnie i nie wiem, jak to się udało połączyć przez Mieszka I z tymi z Merowingami, z Karolingami, później byli władcy perscy i doszli do Kambyzesa, tego, który tam się sławił tym, że tego świętego byka Apisa zabił w Egipcie. No, jeszcze czegoś takiego nie widziałem. Sienkiewicz chyba nie byłby z tego zadowolony, że on pochodzi od takich ludzi. Proszę państwa, tak naprawdę, jeżeli mówimy o rzetelnych badaniach i o źródłach, bo za chwilę do tego nawiążę, to jeśli pochodzimy z rodziny chłopskiej, a z rodziny chłopskiej pochodzi 80% z nas, bo tak naprawdę szlachta liczyła wtedy jakieś 10-12% społeczeństwa, mówimy wtedy, czyli w okresie przedrozbiorowym. Mieszczanie kilka procent, bo miasta były stosunkowo nieduże, a około 80%, w najlepszym przypadku 75% społeczeństwa to byli chłopi. Kmiecie, ale nie tylko, bo pod pojęciem chłopi ja rozumiem wszystkie kategorie, bo kmiecie to byli ci, którzy mieli odpowiednią liczbę pola, czyli jeden łan. Ale o tym nie będziemy w tej chwili mówić, bo się bardzo zdrobnimy. Ważne jest, że jeśli ktoś pochodzi z rodziny chłopskiej, a mamy na to około 75% szansy, to najprawdopodobniej doprowadzi swoje badania genealogiczne do XVIII wieku. A dlaczego, proszę państwa? Pomijam to, że źródeł nie ma zbyt wiele, bo niektóre parafie z naszego regionu mają księgi metrykalne, czyli księgi chrztów, małżeństw i zgonów prowadzone od XVI wieku. Na przykład parafia w Skalmierzycach ma od połowy XVI wieku księgi zachowane w kolejności. Pomijam sprawę, że one są nabazgrane często jak kura pazurem, bo mamy wśród znajomych aptekarzy. Tak? Pomijam sprawę, że często są tam luki w tych księgach. Pomijam to, że one są po łacinie, bo mamy księży wśród znajomych. Ale proszę państwa, chłopi od XVIII wieku wstecz nie nosili co do zasady nazwisk. Albo nazwiska te nie były stałym wyznacznikiem. To znaczy ojciec mógł nosić inne nazwisko niż syn, bo nie były to nazwiska, tylko raczej przezwiska. Czyli często też nadawano jako przezwisko imię ojca. Jeśli był Jan, syn Antoniego, to mówili na niego Jan Antczak. Ale już z kolei na syna Jana nie mówili Walenty Antczak, tylko Walenty Janiak, tak? Czyli był Antoni, on miał syna Jana, to syn był Jan Antczak, ale już syn Jana Walenty to nie był Antczak po dziadku, tylko po ojcu Janiak. Czyli nie było tego podstawowego wyznacznika ciągłości.
jakim było nazwisko. Jeżeli Państwo znają tą historię, na pewno ja to zilustruję właśnie na podstawie tej anegdoty. Była kobieta, pani przeurocza, nie tak urocza jak pani oczywiście, która miała 8 synów i wszystkim dała na imię Jan. No i w końcu takiego znajomych jednej zapytali. Zwariowałaś? Bez sensu. A ona mówi, że to jest bardzo takie no, praktyczne, bo kiedy ona woła ich na obiad, to woła Jan i wszyscy przychodzą. Nie? No, no dobrze, no ale jak chcesz któregoś konkretnie zawołać, to wołam po nazwisku. Proszę Państwa, nazwisko jest tym podstawowym wyznacznikiem. Jeśli nie ma nazwiska, to wtedy możemy tylko domniemywać, tak? Po łacinie presumpcjo, domniemanie, czy ta osoba, ten Jan w księgach, to jest ten nasz przodek, czy nie. Teoretycznie jest to możliwe, jeśli on się urodził w tym czasie, kiedy powinien, według naszych obliczeń się urodził, ale jest to tylko domniemanie obalalne, czyli presumpcjo iuris tantum, jakby to mówimy prawnicy. I nigdy tego nie zweryfikujemy. Ja sam mam takie, to się w genealogii nazywa czarne dziury, albo po niemiecku totpunkt, martwe punkty. Niemcy bardzo lubią. No nie da się tego przejść. Nie ma nazwiska, to tylko możemy różne hipotezy konstruować. Tak? Czyli jeśli pochodzimy z rodziny chłopskiej, to dojdziemy do króla Stasia, bo to jest wykonalne i to przy niedużym takim wysiłku, ale już czy dojdziemy do Sobieskiego, to bym się tak nie założyłbym się. Proszę bardzo. Ale przecież możemy być wśród tych 12% o takich sobie panów, którzy we dworku siedzieli. Zresztą dodam, że to wszystko to są członkowie mojej rodziny, bo ja tutaj nie chcę naruszyć niczyich praw autorskich do zdjęć. Podobnie przecież są wszyscy do mnie. Tak? No i jeśli pochodzimy z tych rodzin szlacheckich, to możemy dojść nawet do XV wieku, bo w przypadku szlachty nazwiska zaczęły się już wykształcać od XV wieku i były to stałe nazwiska. A dlaczego taka różnica pomiędzy chłopami a szlachtą? Otóż nazwiska były potrzebne do tego, żeby przekazywać ziemię, majątek. I wpisywać to do ksiąg. Do ksiąg grodzkich, do tych wszystkich dokumentów urzędowych. Chłopi ziemi nie posiadali, więc im wystarczyło, że właściciel wioski tą wioskę przekazywał, czy to drogą kupna, darowizny, czy zamiany, czy też w drodze dziedziczenia. I to jest podstawowa sprawa. Dopiero gdy nastąpiły rozbiory i weszli tutaj Prusacy, gdzie indziej Austriacy, na wschodzie Rosjanie, to zwłaszcza Prusacy stwierdzili, że tak dalej być nie będzie i wprowadzili wszystkim nazwiska. Tak? Ale to jest przełom XVIII i XIX wieku. Chłopi mogą mieć nazwiska wcześniej, że jeszcze dodam, ale wtedy, kiedy ich potrzebowali. To znaczy, jeśli nie odrabiali pańszczyzny, tylko płacili czynsz panu, to wtedy byli potrzebni, potrzebowali nazwiska, albowiem musieli być zewidencjonowani. Wtedy już nie wystarczyło Wojciech, syn Antoniego, tylko jakieś konkretne nazwisko, często będące formą występującą od przydomka. Proszę dalej. Tak. I teraz dojdziemy do tego, czy dochodzimy do tego, o czym mówiłem wcześniej. I znowu biblijne wątki. Dzisiaj się tak przygotowałem, nie wiedząc, że ksiądz będzie. Zaplusowałem teraz niewątpliwie. Otóż drzewo genealogiczne, czyli ta tablica, wynik naszej pracy, pochodzi także z Biblii. Chodzi konkretnie o Księgę Izajasza, gdzie jest mowa o tym, że wyrośnie różdżka z pnia Jessego. Tak? I to jest taka typowa forma drzewa genealogicznego z dawnych wieków. Ale to jest tylko pewien konwenans. Jeśli chcemy prowadzić badania genealogiczne i szukać swoich korzeni, to nie róbmy nigdy drzewa genealogicznego, tylko się skupmy na pewnych, proszę dalej, działaniach. Co możemy robić, proszę Państwa? Możemy sobie wybrać za cel sporządzenie rodowodu naszej rodziny. Rodowód. Ja to napisałem tak bardzo mądrze, ja to wyjaśnię może bardziej prostymi słowami. Nie wiem, dlaczego tak mądrze napisałem. Chyba to ściągnąłem z jakiejś encyklopedii. Proszę Państwa, był sobie Wincenty Pniewski. On miał 2 synów i córkę. Ten tam syn był bezpotomny, ten miał syna. Córka zmieniła nazwisko. Czyli przy rodowodzie interesują nas tylko
te linie, które przekazują jedno nazwisko. Obieramy sobie, że robimy rodowód, nazywamy się Kowalczyk i robimy rodowód Kowalczyków. No to jest karkołomne zadanie, to już Państwu mówię, bo Kowalczyk to jest najpopularniejsze w Polsce, piąte w kolejności nazwisko. Popularniejsze jest tylko Kowalski, Nowak, ten Warendowski i jeszcze jakieś, tak? Dlatego ja się nie staram, żeby ono było jeszcze popularniejsze i może spadniemy na szóste. Niemniej w przypadku rodowodu robi się tak, i to jest bardzo dyskryminujące dla kobiet, bo one zmieniają nazwisko, że w zasadzie zamieszcza się tylko męskie linie po mieczu. Czyli wybieramy sobie, robimy rodowód Pniewskich, czyli tylko te linie, gdzie nazwisko Pniewski jest zachowane. Oczywiście kobiety też wchodzą w grę, one są umieszczone, jeśli się urodziły jako Pniewskie, ale później po wyjściu za mąż, już z Kościeleckim, ta linia genealoga nie interesuje, ale interesuje nas, nie wiadomo dlaczego Mikołaj nie miał dzieci, może w bitwie pod Grunwaldem mu się coś stało. Jan niewątpliwie miał troje potomstwa. Widzę, że pan wie sporo o Janie. Tutaj jest kanonik, czyli osoba duchowna, więc siłą rzeczy potomstwa mieć nie będzie. Jadwiga także nas nie interesuje, bo jest kobietą. Ale Wincenty, który miał syna Wincentego. I to jest, proszę państwa, rodowód. Nie wiem, czy to, co tutaj państwu prezentuję, to jest zrozumiałe. Jest to bardzo sympatyczna sprawa, dlatego że się stosunkowo łatwo szuka, bo przeglądając księgi, szuka się osoby o jednym nazwisku, tak? Czyli już po jakimś czasie, po dwóch miesiącach ślęczenia nad tym, to już się skanuje niemal. Tylko tak, szuka się Pniewskiego, tak? I wypisuje, tak? Plus jest też taki, że oni zazwyczaj siedzą w jednym miejscu, bo jeśli jakaś rodzina ma swój tak zwany matecznik, tak, w jakiejś wsi, a tak zazwyczaj było, to wystarczy przeglądać wstecz kolejne księgi z tej parafii, do której owa wieś należała. Jest to stosunkowo nietrudne. Jaki jest mankament za to rodowodu? Otóż, proszę państwa, z czasem, tutaj te proczki, to jesteśmy my. Nie wiedzieli państwo, że jesteśmy probantami, ale w genealogii, jeśli robimy od siebie drzewo, to my jesteśmy probantem. Albo jeśli robimy od naszych dzieci, czy od wnuków, osoba, od której wychodzimy w badaniach, nazywa się probantem. To jest taka konwencja nazewnicza. No i tak. Przy wywodzie przodków zaczynamy się bawić w ten sposób, że nas nie interesują bracia, siostry, dziadka, pradziadka, potomkowie braci, sióstr, dziadka, pradziadka, tylko wychodzimy od siebie, czy od naszych dzieci, czy od naszych wnucząt, i po kolei szukamy wszystkich bezpośrednich przodków. To znaczy tych, którzy często w pocie czoła przyczynili się do tego, żebyśmy przyszli na świat. Czyli proband, czyli my, ojciec i matka. Ojciec ojca, czyli dziadek, matka ojca, czyli babka. Tutaj byłby pradziadek, prababka. Pradziadek, prababka. I tak samo tutaj. Ojciec matki, czyli dziadek, matka matki, czyli babka. Pradziadek, prababka, pradziadek, prababka i tak dalej, i tak dalej. No, jak Państwo się tutaj orientują, to bardzo wzrasta w każdej linii liczba tych przodków, no bo o ile proband jest zazwyczaj jeden, chyba że to są bliźnięta, to tutaj mamy na rodziców dwoje, dziadków ma już czworo, pradziadków ma się ośmioro, pradziadków jest 16, 3 razy pra, 32 osoby, 4 razy pra, 64 osoby, 5 razy pra, 128 osób, 6 razy pra, 516, jeśli, 256. I to tak, proszę państwa, coraz bardziej tutaj się multiplikuje, jak to się teraz mówi, ale jest to, jak mówię, niesamowicie fascynujące, bo wyłapiemy wszystkich, którzy są naszymi w prostej linii przodkami i którzy dali nam bardziej lub mniej pośrednio życie. Oczywiście w obu przypadkach, zarówno przy rodowodzie, jak i w wodzie przodków, musimy mieć zawsze świadomość i założenie, że my na podstawie dokumentów, o których za chwilę powiemy, możemy tylko przyjąć takie domniemanie, że to oni dali nam życie. Bo proszę państwa, funkcja listonosza to jest przynajmniej 200 lat, tak? Czyli w genealogii my bazujemy na tym, co mamy w księgach. Ale czy naprawdę tutaj ten trzy razy pradziadek od strony ojca był naszym przodkiem, tak jak to zapisano w księgach, to już tylko wie jego... On sam, ewentualnie jego żona, tak? Którą mamy w księgach. No właśnie. Proszę dalej. O,
I to jest to właśnie, proszę Państwa, o czym mówiłem, to jest tu nawet tak graficznie pokazane. Przy wywodzie przodków szukamy zarówno po mieczu, jak i po kądzieli wszystkich naszych bezpośrednich protoplastów. Nie interesują nas linie boczne, czyli wszystkie rodzeństwo pradziadków, ich dzieci i tak dalej. Bardzo to upraszcza sprawę, ale z drugiej strony w przypadku wywodów przodków już nie ma co do zasady, chociaż są od tego wyjątki, takiego komfortu, że oni są w jednej wsi. Bo to się często zdarzało, że spotykało się dwoje ludzi z całkowicie różnych stron Polski, pobrali się, zamieszkali gdzie indziej i teraz o ile od strony jego można spokojnie znajdować w jednej miejscowości, to się okazuje, że ona przybyła na przykład z Suwalskiego, tak? I tam są wszystkie dokumenty i wtedy tam trzeba przeprowadzić badania. Ale się potem okazuje, że tak naprawdę nie tam w Suwalskiem, bo to tylko byli osadzeni Tatarzy, którzy z kolei pochodzili z Lubelskiego i tam by trzeba prowadzić. No i jeszcze jest jedna sprawa. O ile przy rodowodzie nazwisko jest jedno, Pniewski, i szukamy tylko skanując, to przy wywodzie przodków tak naprawdę, jakbyśmy mogli wrócić o jedno. Dziękuję. Tutaj co osoba to jest inne nazwisko. Nie? I tych nazwisk mamy mnóstwo, ale to jest bardzo ciekawe, bo tutaj jest szereg profesji, zawodów, narodowości. Dojdziemy do tego, że na pewno nie jesteśmy w 100% polskiej narodowości. Po drodze się trafił jakiś Niemiec, mógł być Tatar, Litwin, Żyd nawet. Proszę dalej. Tak? Proszę dalej. Tak, i tutaj jest bardzo ważna i ciekawa zaraz informacja, że w szóstym pokoleniu przodków, a więc naszych 4 razy pradziadków, mamy ich 64, a owi 4 razy pradziadkowie przemiłych słuchaczy rodzili się często już zazwyczaj w 18 stuleciu.